A na czym polega krioterapia miejscowa? To wtedy, rozumiem, nie wchodzimy do komory. Krioterapia miejscowa, jak sama nazwa mówi, dotyczy konkretnego miejsca. Nie stosujemy kriokomory. Stosujemy aparaty, w których wykorzystujemy ciekły azot, dwutlenek węgla czy chlorek etylu. I wtedy terapeuta przy pomocy głowicy, z której wycieka ten ciekły azot, tam temperatura na wyjściu jest około 80 do 100 stopni, minus oczywiście, przejeżdża w okolicach skóry, czy tam miejsca, które ma być poddane leczeniu. Mhm. I to też, też. 10 zabiegów, czas około 4 minut i też najlepiej, jeżeli zabieg wykonywany jest codziennie. Panie doktorze, czy są przeciwwskazania do stosowania tego rodzaju leczenia zimnem? Tak, jeżeli chodzi o kriokomorę, to jest dosyć spora lista tych przeciwwskazań. No tutaj mamy takie choroby jak nadciśnienie tętnicze, wady serca, choroby naczyń, kończyn dolnych czy górnych, choroba wieńcowa, niedoczynność tarczycy, choroby nowotworowe, ale także nietolerancja zimna, bo okazuje się, że spora grupa jednak ma nietolerancję zimna, a wręcz uczulenie na zimno. Niektórzy mają próg bólu, tak? To tak, samo tak, próg tak. Zimna. No to tak, tak. Można by było właśnie tak podejść do tego, że każdy ma swój próg tolerancji temperatury tak, niskiej. Poza tym jeszcze no, wiek powyżej 65 lat już też nie, nie wpuszczamy. No i oczywiście klaustrofobia, bo kriokomora jest niezbyt dużym pomieszczeniem mm. i, i niektórzy ludzie, którzy mają z tym problem, mogą się nie najlepiej czuć. To wtedy chyba leczenie miejscowe, tak? Piotera, tak, tak. No to wtedy... Lepsza. Krioterapia miejscowa i inne zabiegi, ewentualnie przeciwbólowe. Także tutaj mamy, mamy duże pole do popisu, poza oczywiście kriokomorą. Jak słyszeliśmy, leczenie zimnem ma wiele zalet. Dziękuję bardzo. Dziękuję.